Hello, everybody. Dzień dobry państwu. My name is Jesper Boy. Nazywam się Jesper Boy. I'm from Bjarke's group, also called Big. Reprezentuję grupę Big. And I would Big. Like to thank everybody for letting me speak here today. Dziękuję państwu za zaproszenie. As you can see, right now we are still lagging a lot of people, but jeszcze nie wszyscy do nas dołączyli, ale poproszono mnie o rozpoczęcie prezentacji, więc tak też uczynię. As mentioned, I work at Big. I'm currently the project manager jestem of Amabage, which is a waste menedżerem projektu Amatage. Jest to projekt and, the urban rigger, which is umiejscowienia stoku narciarskiego na zakładzie przetwarzającym odpady na energię elektryczną. Rozpocznę od przedstawienia naszego projektu BIG, or the Copen Hill, as we call it in English. Jest on zlokalizowany w Kopenhadze, w samym środku, niedaleko centrum. Urban Riga to drugi projekt, który także jest zlokalizowany niedaleko centrum. To są dwa projekty, które oddziela zaledwie około 500 metrów. Nad projektem BIG pracuję od 2012 roku w tej firmie, realizując różne projekty. Kilka słów o naszej grupie. Mamy trzy biura. Jest to firma założona w 2006 roku. Nasza siedziba główna znajduje się w Parku Velbe w Kopenhadze. Zatrudniamy 230 osób w naszej siedzibie głównej. W 2010 roku otworzyliśmy nowe, duże biuro w Nowym Jorku, gdzie pracuje 220 osób. W zeszłym roku otworzyliśmy także nasze londyńskie biuro, w którym pracuje około 30 osób. Na tej mapie przedstawiamy za pomocą czerwonych kropek nasze biura. Jakiś czas temu mieliśmy także biura w Chinach, które jakiś czas temu zostało zamknięte. Niebieskim kolorem przedstawiam Państwu projekty, które są w trakcie realizacji. Jak Państwo widzą, lubimy je realizować na całym świecie, bo tak też siebie postrzegamy jako aktywną grupę ludzi, która lubi realizować projekty na całym świecie. W naszym zespole znajdują się osoby z ponad 30 różnych krajów. Dzięki temu korzystamy z wiedzy pochodzącej z różnych krajów. To jest dla nas bardzo istotne. Tak wygląda nasza siedziba główna w Kopenhadze. Jest ona zlokalizowana w starych zakładach produkcyjnych Carlsberga, gdzie kiedyś produkowano kapsułki. To kind of give us an idea of the designs and the mockups, but unfortunately we grew and at the moment. Myśleliśmy, że wystarczy nam mniejsza przestrzeń, ale bardzo szybko się rozrośliśmy i zajmujemy w tej chwili całe biuro. Przedstawiam Państwu naszych partnerów. One of the buildings we've designed over there and has built. Zaprojektowaliśmy swoje biuro w Nowym Jorku. Biage, nasz główny partner i założyciel, jest tutaj przedstawiony w kolorze czarnym, tak jak też inni architekci. Przedstawię Państwu różne projekty, które są realizowane przez nasze nowojorskie biuro, aby Państwo wiedzieli, czym się zajmujemy. Realizujemy różnego rodzaju projekty. And it's private housing. Od domów prywatnych poprzez duże obiekty budowlane, w zależności od potrzeb rynku.
i od naszych możliwości. A więc realizujemy projekty prywatnych domów oraz dużych obiektów budowlanych, także przeznaczonych dla sportu. Niektóre z projektów, które zrealizowaliśmy w Nowym Jorku, to przedstawiony tutaj budynek znajdujący się w Parku Centralnym zaraz nad rzeką Hudson. Jest to budynek mieszkalny, który ma powierzchnię ponad 8000 metrów i w którym znajdują się także powierzchnie biurowe. Kolejnym projektem jest drapacz chmur z podwórkiem. Zwykły drapacz chmur, który wygląda tak, jak tutaj przedstawiam, został połączony z klasycznym podwórkiem, bo tak też często dzieje się w Kopenhadze. Tego typu podwórko znajdujące się w środku wieżowca nazwaliśmy Kortskraper. Przedstawiam Państwu bryłę naszego projektu. Jak widzą Państwo, odróżnia się ona od pozostałych obiektów tej lokalizacji. Kolejnym projektem jest stadion futbolowy dla zespołu Redskins. Widzimy, że jest to stadion otoczony złotą siatką. W tym stadionie może znajdować się nawet 100 tysięcy osób w trakcie różnego rodzaju meczy czy koncertów. Wokół tego stadionu można uprawiać różne sporty wodne. Istnieje tam także ściana do wspinaczki. Kolejnym projektem jest projekt w miejscu Ground Zero. Jest to biurowiec. Przekazaliśmy już odpowiedni projekt, ale jeszcze ta inwestycja nie została zrealizowana, jest wstrzymana. Proszę spojrzeć na nową siedzibę Google'a, znajdującą się w Dolinie Krzemowej, w której będzie pracowało 5 tysięcy osób. Wygląda jak duży szklany namiot. W środku znajduje się wiele szklanych przepierzeń, pomieszczeń, pudełek, które można będzie ustawiać w dowolnej konfiguracji za pomocą odpowiednich robotów, tak aby tworzyć sobie najwygodniejszą przestrzeń. Tak będzie wyglądała przyszłość przestrzeni biurowej, która będzie bardzo elastyczna i dostosowywalna do potrzeb. Kolejnym projektem jest pawilon realizowany w Kopenhadze rok temu, składający się z muru zbudowanego z cegieł z kompozytu z włókna szklanego. Przedstawia on zmianę, która następuje. Z jednej strony, patrząc, widzimy strukturę przejrzystą, otwartą, a z drugiej strony zamkniętą. Chciałbym Państwu pokazać, jak pracujemy, jak wykorzystujemy informację, która jest dla nas motorem kreatywnego podejścia do projektowania. Staramy się wykorzystać ograniczenia jako czynnik inspirujący. Nasz członek założyciel Bjargen mówi, że należy starać się przekraczać granice, jakiekolwiek ograniczenia i czerpać z tego inspirację. Stawiamy na projektowanie iteratywne, powtarzające się. Jeśli chodzi o BIM, bardzo ważne jest stosowanie odpowiednich narzędzi, które to umożliwiają. And it's extremely important that the BIM tools we work at BIC aren't rigid. They need to be narzędzia, z których korzystamy, nie mogą być sztywne. Bardzo ważne jest, aby charakteryzowały się odpowiednim poziomem elastyczności. Proszę spojrzeć na naszą bibliotekę, w której gromadzimy różne makiety.
Codziennie 15-20 osób pracuje nad różnego rozmiaru makietami dowolnych elementów, od przepierzeń poprzez różnego rodzaju konstrukcje, które później mogłyby zostać zrealizowane. Bardzo ważna jest powtarzalność i testowanie za pomocą makiet naszych projektów. Dużą wagę przykładamy do hedonistycznych reguł zrównoważonego rozwoju. Chodzi tutaj o to, aby zrównoważony rozwój nie kojarzył się z czymś nudnym. Nikt z nas nie chce rano brać zimnego prysznica. Chcemy, aby zrównoważony rozwój kojarzył nam się z czymś pozytywnym i też taką mentalność chcemy wprowadzać w nasze projekty, tworząc nowe efekty, które realizują ideę hedonistycznego zrównoważonego rozwoju. W ten schemat wpisuje się też nasz projekt oparty na zakładzie przetwarzania odpadów w energię elektryczną. Ma on zostać ukończony pod koniec przyszłego roku. Na dachu będzie znajdował się stok narciarski, co w idealny sposób łączy w sobie elementy hedonistyczne i przyszłość zrównoważonego rozwoju. Na samym początku przyglądamy się, na przykład tak jak w tym projekcie, różnym innym zakładom przetwarzania odpadów na energię. I proszę zobaczyć, tutaj różne projekty zostały w tym projekcie złożone. Niektóre z nich nie były szczególnie pasjonujące. Tu jest bardzo piękne miejsce w Kopenhadze. Jeżeli znają Państwo to miasto, to mogą Państwo tam dostrzec gmach opery zaraz obok tego zakładu. 500 kilometrów. Przepraszam, tutaj mamy również takie mosty dla rowerzystów, więc jest to naprawdę bardzo ciekawa lokalizacja. Sam ten obszar jest też otoczony takimi różnymi miejscami, gdzie można uprawiać sporty, na przykład żeglowanie, inne sporty wodne. Również jest szlak go-kartowy, który znajduje się 100 metrów od tego obiektu. I jakie tutaj szanse się kryją w tym miejscu? One są bardzo obiecujące, dlatego też chcieliśmy, aby to było coś naprawdę wyjątkowego, ponieważ to miejsce będzie coraz bardziej tętniło życiem w przyszłości. Kopenhaga jest miastem niemłodym, składa się z wielu budynków takich tradycyjnych, historycznych. Nie chcieliśmy tworzyć kolejnego bloku, który by się zupełnie rozmył na linii horyzontu. Ten projekt został odrzucony, dlatego zastanawialiśmy się, jak do tego podejść, jak podejść do tego zlecenia. Zazwyczaj architekci dostarczają projekty, które staramy się też jakoś odpowiednio zaprezentować klientowi, skupiając się na tym, co jest w środku, a nie tym, co na zewnątrz. Jeżeli byli Państwo kiedyś w Danii, czy w ogóle w Kopenhadze, to jak Państwo wiedzą, mamy bardzo płaski teren, żadnych gór. Gór u nas Państwo nie znajdą. I tak pozwolę sobie trochę to przejaskrawić. Mamy za to dużo takich gór, gór śmieci. Widzimy różne rodzaje góry. I to wszystko jest absolutnie związane właśnie z tym stokiem narciarskim, który jest zamontowany na zakładzie. Myśleliśmy sobie, że to będzie rozwiązanie, które do każdego przemówi. Każdemu się spodoba, ale tak nie było. To rozwiązanie pierwotnie się nie spodobało, ponieważ zakład przetwarzania odpadów na energię jest strukturą, którą ciężko zoptymalizować w taki sposób, żeby był rzeczywiście taki układ potrzebny do stoku. Natomiast dzięki modelowaniu w BIM oraz intensywnej komunikacji z inżynierami udało nam się ten efekt uzyskać. Udało nam się tą płaszczyznę tak ukształtować, żeby rzeczywiście można było tam stworzyć skok. Po prawej stronie widzimy geometrię obecną.
This is the design proposal. I to jest właśnie taka propozycja, którą złożyliśmy w tym postępowaniu. Chcieliśmy stworzyć dużą przestrzeń dla narciarzy oraz przy okazji inne obszary rekreacyjne dookoła budynku. Między innymi najwyższa ścianka spinaczkowa sztuczna na świecie została umiejscowiona tutaj. Ona będzie miała 90 metrów wysokości, 10 metrów szerokości. Powierzchnia dla narciarzy oraz szlaki dla biegaczy. Planujemy również inne atrakcje. Niektóre z nich zostaną zrealizowane, inne nie. Natomiast widzą Państwo na tym planie to wszystko, co sobie uzgodniliśmy pierwotnie. Sama ta przestrzeń dla narciarzy będzie stworzona z plastiku, więc można będzie przez cały rok szusować. Zastanawialiśmy się nad sztucznym śniegiem, ale stwierdziliśmy, że trochę nie ma to racji bytu w przypadku zakładu przetwarzania odpadów, który znajduje się poniżej tego obiektu. Dlatego też zdecydowaliśmy się, że ta powierzchnia będzie tak ukształtowana z plastiku. A tutaj mamy taką wizualizację, jak to może wyglądać od dołu. To jest na dachu. Jak Państwo widzą, będzie to duży obszar dla narciarzy. Oprócz tego będą szlaki dla ludzi, którzy lubią piesze wędrówki. Około 1000 metrów kwadratowych takich długości, takich ścieżek. Będą też miejsca, gdzie można sobie zrobić ognisko czy grilla, więc tak naprawdę będzie to bardzo atrakcyjne miejsce dla wielu osób spędzających wolny czas w różny sposób. Była przeprowadzona również ewaluacja przeciwpożarowa, więc jak najbardziej wszystko się zgadza. Tutaj mamy trzy te właśnie stoki pod różnym nachyleniem. Aby dostać się na samą górę, będzie specjalny wyciąg, który będzie zabierał narciarzy 86 metrów na samą górę. Sam ten obszar narciarski, jak już mówiłem, będzie miał 10 tysięcy metrów kwadratowych. Jeśli byliście kiedyś w Szwecji na nartach, to tam 5 tysięcy osób rocznie uwielbia wyjeżdżać na narty. Problem jest taki, że nie mamy przestrzeni. Musimy jeździć do innych krajów. A tutaj to się zmieni. A lot of people from Copenhagen visit this area every year. This is a ski slope from the top of the hill, and as you can see, you can sense the wanted topography, which a lot with has a lot of soft curves, and this is very natural-like. Wszystko wygląda bardzo naturalnie, co oczywiście nie było proste. Trzeba było odpowiednio ukształtować te elementy betonowe. Będę o tym mówił więcej za chwilę. Tutaj jest plan całego stoku. On pokazuje również różne poziomy trudności. Na czarno najtrudniejszy, najbardziej nachylony stok. To ten zielony, który jest najprostszym stokiem, wystarczy wiedzieć, na czym polega jazda na nartach. Tutaj mamy przekrój. 91 metrów to jest maksymalna wysokość, 136 łącznie z kominem. Komin jest przytwierdzony do struktury budynku z zewnętrznej strony. Projektujemy również budynek administracyjny, w którym będą mieściły się biura, skąd będzie odbywało się zarządzanie całym tym zakładem. Oprócz tego mamy centrum dla gości w biurze, do którego będą mogły przychodzić na przykład wycieczki szkolne i będą specjalne programy edukacyjne. Tutaj te cegły sporządzone są z surowego aluminium, w którym będzie posadzona również zielona roślinność po zakończeniu budowy. Kolejny przekrój. Nie byliśmy uwzględnieni w procesy, które będą odbywały się wewnątrz zakładu. Tą technologię, na tym się nie znamy. Natomiast pracowały nad tym naprawdę różne mądre głowy.
Będziemy tutaj mieli bardzo nowoczesne technologie. Jeżeli byli Państwo kiedyś w Kopenhadze, pewnie kojarzą Państwo tą małą syrenkę. Nie wiem czemu, natomiast stała się ona najczęściej odwiedzanym miejscem przez turystów w Kopenhadze. Odwiedza ją co roku wielu turystów i jak widać, nasz budynek znajduje się zaraz za syrenką. Tutaj mamy zdjęcia portu, wizualizację. To jest tak, jak wygląda ten budynek w tej chwili. I ten obszar jest tutaj. Tutaj mamy te takie bloki aluminiowe, które są nałożone jeden na drugi, tak zygzakowato. I ta ścianka wspinaczkowa w tej chwili szukamy wykonawcy. Chcemy, aby ta fasada korespondowała z pozostałym, z resztą budynku, aby wpuszczała też światło dzienne. A zaraz tutaj mieści się specjalna winda, szklana, która zabiera odwiedzających z dołu na górę. Będzie to wyglądało mniej więcej tak. Kolejna ciekawa rzecz to te cudeńka. Co to jest? To są pierścienie z pary. W 2010 roku, jak wygraliśmy, to puściliśmy taki oto film, czyli taki właśnie komin, który wypuszcza z siebie parę w kształcie okręgu. Ten budynek jest widoczny tak naprawdę z całej Kopenhagi, więc te obłoczki mogą być świetnym sposobem komunikowania się z resztą mieszkańców Kopenhagi. Pracujemy wciąż nad tą koncepcją. Mamy dział badań i rozwoju w BIG, który nazywa się Nomen Omen Big Ideas, duże pomysły, który pracuje nad wymyśleniem właśnie takiego systemu produkcji pierścieni z pary. Pytanie, oczywiście jest wiele pytań, na które musimy jeszcze odpowiedzieć. Na przykład, jeżeli będzie bardzo wiał wiatr, no to nie będzie to możliwe, ale będą powstawały takie obłoczki. Jeżeli będzie za dużo słońca, można będzie je przysłonić takimi małymi obłoczkami. I te obłoczki, te pierścienie są z pary na bazie tego dymu, który powstaje w zakładzie. Ten dym jest tak czysty, że wygląda jak właśnie czysta para. I mamy taki mały generator pary, który składa się z trzech elementów, z zaworu, ze zbiornika na parę i z generatora. I to jest zdjęcie takich właśnie obłoczków, które udało nam się już uzyskać. A tutaj wizualizacja budynku. Mamy nadzieję, że taki będzie ostateczny kształt po ukończeniu procesu budowy, czyli latem 2018 roku. I z lotu ptaka. Tutaj 2013 rok, początek pracy wraz z Zublin, czyli ze wykonawcą niemieckim. Oczywiście tutaj trzeba było dużo koordynacji wraz z inżynierami, konstruktorami. Mamy małą spółkę inżynieryjną z Danii i to jest jeden z modeli, którymi oni się posługują. Tutaj mamy fundamenty, poziom instalacji, poziom struktur betonowych oraz stalowych. Chcemy to wszystko właśnie połączyć wraz z widokiem stoku narciarskiego, a uzyskać właśnie taką piękną powierzchnię, przyjazną dla narciarzy. Jak Państwo się spodziewają, to jest projekt, który wymaga bardzo dużo pracy. To są na razie takie przybliżone modele, ale myślę sobie, że jedna z najważniejszych lekcji, która płynie dla nas z tej realizacji, również patrząc wstecz na czas, to interoperacyjność narzędzi BIM. Ja pracowałem w różnych programach typu Solibri i tak dalej. Znam oprogramowanie i to wszystko było jak najbardziej kompatybilne w tym projekcie. W tej chwili pracujemy nad modelem w Archicadzie. Współpracujemy z architektem przestrzeni Frameport SLA i przed nami jeszcze wiele ważnych wniosków, które chcemy wyciągnąć z tego projektu. Natomiast interoperacyjność to jest właśnie to, co jest najważniejsze.
Kolejna wizualizacja budynku. Fasada. W tej chwili jest ona wciąż wykonywana. 900 osób pracuje na miejscu budowy. 6 miesięcy temu zaczęliśmy rekrutację, ściąganie pracowników na miejsce. W tej chwili mamy już 900 osób. Sama fasada tworzona jest na bazie takich bloków aluminiowych. 1,2 metra na 3,3 metra. To jest taka wielkość. You have, 10 meters. And they also mounted jest to 10-metrowa konstrukcja. Są one instalowane na kolumnach. BIM software to, i korzystaliśmy z oprogramowania BIM też do tego, aby opisać sposób zamontowania tych właśnie bloczków. I tutaj mamy filmik, który powinien to nam ładnie pokazać. Which were also tendered out. And done in BIM software, tutaj też mieliśmy przetarg i wszystko było robione w programie BIM. Widzimy, że te panele można demontować, a potem zamontować z powrotem na każdą kolumnę. Między każdą kolumną jest 10 metrów odległości. Więc oprogramowanie BIM stanowi naprawdę niebagatelną część tego procesu. Wszystkie iteracje, proces z inżynierami, to wszystko odbywało się za pośrednictwem tej technologii, ale również przygotowywanie przetargów dla wykonawców też pomogła nam ta technologia. Tutaj mamy fasady i to jest właśnie surowe aluminium, nieprzetworzone, które daje nam taki piękny połysk fasady. Wygląda prawie jak złoto. And as you can see złote cegły. On this picture, the bricks, i na tym zdjęciu widać, że administration building. Te bloczki mają inne rozmiary na budynku administracyjnym niż na pozostałej części tej właśnie konstrukcji. Dlaczego? Dlaczego ta fasada ma inny rozmiar bloków? Otóż dlatego, że tutaj mieszczą się biura. Chcieliśmy zoptymalizować dostęp światła dziennego oraz widok przez okno pracowników, którzy będą tam pracować. I to w pozycji i siedzącej, i stojącej. Te szklane panele oznaczają, że właśnie za nimi znajdują się biura. We have the transition between the two stories. Tam gdzie są bloki, mamy na przykład klatki schodowe czy przejścia pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. Wracam do sposobu koordynacji z inżynierami konstruktorami. Tutaj taki wybrany fragment budynku zwizualizowany w programie, a tutaj to jak wyglądało to w rzeczywistości w 2017 roku. Back then it seemed like, wtedy wydawało nam się, że to jest niemożliwe, że nie uda nam się uzyskać takiej pięknej powierzchni na takich ramach stalowych. I muszę powiedzieć, że the romantic BIM situation. To nie było wszystko takie gładkie. Okazało się, że mimo wszystko musieliśmy robić wiele raportów w PDF-ie, ponieważ ta powierzchnia betonowa tutaj przyszła, potem fasady, również wyjścia przeciwpożarowe, ewakuacyjne po odpowiednich stronach, no i typografia dachu, park na dachu, to wszystko trzeba było skoordynować, co oznaczało, że naprawdę mieliśmy sporo wyzwań. Niektóre wciąż przysparzały nam problemów i dlatego te raporty w PDF-ie musieliśmy tworzyć, na przykład a propos tego parku, który będzie się znajdował u góry. Mamy nadzieję, że ostateczna forma budynku będzie prezentowała się właśnie tak w przyszłym roku, a w tej chwili stan budowy wygląda tak. Więc proszę sobie zobaczyć, że już niewiele nam zostało do ukończenia budowy. Chciałbym Państwu jeszcze króciusieńko pokazać coś na temat projektu Urban Rigger. To jest takie osiedle mieszkaniowe w kontenerach. O co chodzi w tym projekcie? Otóż w Kopenhadze mamy wielu studentów, ale za to mamy za mało przestrzeni na akademiki. Za każdym razem, jak ktoś chce nowego coś zbudować na cele mieszkaniowe, połączy się to z wielkimi kosztami. Dlatego spadliśmy na pomysł takich właśnie 9 kontenerów, które w środku tworzą taki dziedziniec. Można je łączyć dowolnie, tworzyć mosty, kładki pomiędzy nimi, co daje 12 łącznie mieszkań studenckich.
So it's all about how important the courtyards are. And tak jak mówiłem, bardzo ważne są właśnie te dziedzińce. Te dziedzińce mają być takim tętniącym sercem takich osiedli. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. W jaki sposób mamy te mostki połączone między kontenerami. A tutaj mamy zdjęcie pierwszej symulacji, pierwszej takiej makiety, którą zrobiliśmy. I ostatecznie chciałem Państwu jeszcze pokazać moje ulubione zdjęcie. Jest to właśnie to zdjęcie. No i to wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Dziękuję.